No mamy Jeworio Gala i konie ruszyły. Kto poprowadzi? Tutaj dobrze poszedł ten Prius, ale już wyprzedził go Jeworio Gal. Jeworio Gal dyktuje tempo, na drugiej pozycji Momo. To jest czołówka, stawkę zamyka na razie El Nazir. Ależ tam się te konie rozsypały. Przesunął się do przodu El Nazir, a ucieka Jeworio Gal. Jeworio Gal do cerownika jeszcze mają 1600 metrów. Na drugiej pozycji dobrze galopuje Momo. Tuż obok jest większym kołem El Nazir, się zbliża. Dalej kilka koni, stawkę zamyka Cecylia. Mają do celownika jeszcze 1300 metrów. Nadal Jeworio Gal, on dyktuje tempo. Na drugim miejscu Momo. Tu się nic nie zmienia od początku. Tam większym kołem idzie Munes, ale też zachowuje się nerwowo, chociaż nie, teraz poszedł bardzo dobrze na drugie miejsce. Za chwilę będzie być może atakował Jeworio Gal. Już mają do celownika tylko 1000 metrów. Jeworio Gal przed Munesem. Dalej kilka koni. Na ostatnie miejsce odpadł El Nazir. Idzie w moc, to nie jest, przepraszam, El Nazir, to jest Cecylia. El Nazir jest na miejscu czwartym, piątym. Prowadzi Jeworio Gal przed Munesem. Jeworio Gal, Munes, dalej Momo, jest tam Julia i dość lekko galopujący jednak El Nazir. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Odpadł już Prius z walki. Na prostą wyprowadzi galopujący mocno Jeworio Gal. Jeworio Gal, on jest pierwszy, ale do celownika jeszcze jest 450 metrów. Troszeczkę wyłamał teraz Munes. Skorzystał z tego El Nazir, który będzie atakował Jeworio Gal. Zatem El Nazir, Jeworio Gal i tutaj powtórnie finiszuje Munes, ale się zarzuca. Są kłopoty z tym koniem. Teraz znowuż wyłamał. 200 metrów do celownika. Ucieka El Nazir, będzie atakowany przez Munesa. Jeszcze 150 metrów. El Nazir osiągnął przewagę. Munes go próbuje zaatakować, ale tam jeszcze poprawia przy kanacie Jeworio Gal. I za chwilę celownik wygrywa El Nazir. Drugi będzie Munes, trzeci Jeworio Gal, tuż czwarta Julia.